Słyszałem, że miasto zainwestowało podobno dosyć duże pieniądze w specjalną farbę, może chemią to się. Czy rzeczywiście ta farba, która jest malowana, są doły kamienic, czy to jest skuteczne? No dobra. Farby, które zabezpieczają łatwo jest potem zmyć, ale te farby, one nie są raz na zawsze i są bardzo drogie. A no właśnie. Czyli to jest nieskuteczne. Informacje, które możemy wydawać, że coś takiego jest i każdy powinien być. Mnie się wydaje, jak jestem już przy głosie, że sprawa tego grafiki jest dopuszczliwa, ale to jest kwestia, za każdym się nie będzie chciał, żeby wysyłało patrolu, ani kamera go nie zarejestruje tak, żeby go rozpoznać. To jest kwestia wychowania, poszanowania dla czyjegoś mienia, bo nam to z tego powodu przeszkadza, że przeważnie to jest niszczenie czyjegoś mienia, prawda? Czy naszego wspólnego i miasto nie jest takie, że poddało się i nie widzimy problemu. Działania są, jest zespół do spraw grafiki, właśnie pan komendant Grądek jest duszą tego zespołu. Przewodniczący jest pan prezydent Starowicz, ale przynajmniej, proszę państwa, przynajmniej katalogujemy to. Wszyscy podlegli prezydentowi, szefowie instytucji takich jak ZBK, ZIKIT, szkoły i inne, mają obowiązek likwidować to natychmiast. To jest to właśnie, żeby ta zasada, o której zapomniał pan Łukasz, żeby nie pozostawać bezczynnie, nie zachęcać następnych. W przyszłym tygodniu powiem, bo to dzisiaj jest, pan prezydent dał nam pozwolenie, żeby w jego imieniu zbieramy jeszcze raz wszystkich tych właśnie, którzy mogą to robić. I oprócz tego MPO chcemy zaangażować, bądź służby więziennictwa i będą wyasygnowane w najbliższym czasie na to pieniądze, na ten materiał, żeby zamalowywać te rzeczy, które nie są na miejskich obiektach zarządzanych przez miasto, bo tam to my możemy. Natomiast prywatne inne własności innych instytucji, żeby zamalować, to musimy mieć zgodę tego, żeby on nas nie pozwał, żeby mu zniszczyliśmy, bo to nie jest zamalowanie tego typu, że my dobieramy tą samą farbę, może ten sam rocznik nawet i bez śladu to usuniemy. My jakąś podobną farbą, ale likwidujemy brzydki napis jakiś wulgarny czy rasistowski, czy i na tym nam zależy, żeby to było szybko. I chcemy, zobaczymy jak to w przyszłym tygodniu to spotkanie najprawdopodobniej będzie do skutku. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy taka grupa szybkiego reagowania, to był wniosek zresztą pana radnego, żeby coś takiego robić, prawda? Dawać farbę. Farby tak wprost nie możemy dać, bo to była odpowiedzialność później nasza. Ludzi mamy różnych obywateli. Zaskarży się ktoś i będzie miał pretensje, że to dzięki prezydentowi miasta ktoś mu umożliwił, że mu zniszczyli kamienicę, bo on uzna, że mu zniszczono kamienicę. To jest pewne dwa razy dwa, że coś takiego się od razu znajdzie. Jeżeli mogę tylko zadać takie pytanie. Przepraszam, panie radny, bardzo bym prosił, według kolejności zgłoszeń, bo do graffiti zgłasza się jeszcze Dominik Jaśkowiec, później pan Skrzynki, pani Małgosia Janiec i później Łukasz. Prosiłbym bardzo o takie kolejności. Ja krótko, bo przerazi mnie pan dyrektor i ta bezradność, która z pana wypowiedzi wpływa na proces, mnie przeraża. Zwłaszcza odnośnie tej warstwy graffiti, ponieważ no, gdyby pan chociaż trochę się wysilił, włożył wysiłku do pozyskania informacji, to wiedziałby pan, że przy okazji programu termomodernizacji placówek oświatowych te warstwy antygraffiti do 2,5 metra w każdej szkole są wykonywane. Ja mam odpowiedź na interpelację odnośnie kosztów z Wydziału Edukacji, kosztów wykonania tej warstwy. Nie sprawdzam, że to jest bardzo drogie, ponieważ teraz mamy nowe technologie, które znacznie te koszty ograniczają. I pana stwierdzenie pokazuje, że pan niestety na tej problematyce się nie zna, pewnie nie zgłębił. No i to jest bardzo niedobre, że osoba odpowiedzialna za walkę z graffiti takie tezy tutaj przedstawia, no bo jeżeli udało się przeprowadzić zamówienie publiczne, w ramach którego te warstwy zostały nałożone i te ceny nie są jakieś specjalnie duże, 12 zł od metra, nie pamiętam, to było różnie przy budynku i generalnie się to sprawdza, oczywiście to trzeba odświeżać co kilka lat, to jest fakt, natomiast generalnie się to sprawdza i te graffiti są usuwane w wielu miejscach, taki przykład to gimnazjum numer 9 na Kazimierza Odnowiciela, może pan kiedyś obejrzeć. Więc proszę takich informacji nie rozpowszechniać, ale po prostu sprawdźmy, bo to jest właśnie ten element bezradności miasta. Pewnie będziemy musieli na ten temat podyskutować sobie bliżej
Zjednoczonego Rady Miasta Krakowa lub na jakiejś komisji. No, to nie może być tak, że osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo wygłasza tezy, które są kompletnie niezgodne z zarządem partnerskim i kompletnie niezgodne z działaniem miasta w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Skrzyński. Nie mam pytań do pana przedstawiciela policji. Konkretnie rozchodzi mi się o przestępstwa, jakie miały miejsce na produkcie przerwanym, a konkretnie jeszcze bardziej związane z narkotykami, produktem itd. itd. Wiem, że jak były jakieś zaczynania praca na przykład Michała Szczelców, Powstańców, gdzieś tam w tym rejonie, czy coś już są jakieś skazania albo jakieś tak powiem, powiem panu szczerze, że dokładnie codziennie na terenie miasta Krakowa są zatrzymywane osoby, czy z mniejszą, czy z większą ilością środków odurzających. Nie jestem w stanie odpowiedzieć panu na to pytanie, ponieważ... Czy to było w budynkach zatrzymanych? Tak, ale chcę naprawdę panu powiedzieć, że to są rocznie to są miliony złotych, które my odzyskujemy w ramach środków odurzających. Jeśli pan oczywiście chce to ja panu to ustalę przez trzeci komisarz, bo oni akurat się pewnie tym zajmują, albo u nas Wydział do spraw narkotyków. Natomiast tak jak mówię, nie jestem w stanie pani powiedzieć, ponieważ narkotyki tak naprawdę są na ręce do miasta Krakowa. Zatrzymujemy te osoby codziennie i ten jeden przypadek, o który pan teraz pyta, nie jestem w stanie panu odpowiedzieć. Jeszcze odnośnie grafiki, podobnie na Krakowie Przewodniczą zamalowane dopiero do budynki, zamalowane już wcześniejsze, od nowa się są malowane tam w okolicach Powstrzętów na górze. Spółdzielnia wydają nawet firmy, które się tym zajmuje i zamalowuje, ale to jest po prostu walka z wiatrakami. Nie da się tego robić na bieżąco, a są takie wulgaryzmy, że aż uszy jedno. Oczy. Czy oczy jedno. Także nie wiem, czy coś w tej materii coś się dzieje. Wiadomo, że każde działanie zmierzające do przeciwdziałania graffiti, nawet z pozoru wydaje się, że na krótką metę nie przyniesie skutku, jest pożądane, ponieważ, no, szanowni państwo, wspomniał pan radny o kwestii zamalowania, pojawienia się w tych miejscach podobnych napisów i tak dalej. No, mówmy się, że jest możliwe, żeby konsekwencją zamalowywania doprowadzić do tego, żeby osiedle było czyste. No, tak też się stało tutaj spółdzielnia akurat na osiedlu Podnowielskim jakiś czas temu. Była na tyle konsekwentna, no, proszę państwa, spreje też kosztują, to nie są tanie rzeczy. A mogę coś na ten temat powiedzieć, ponieważ mamy dwa projekty takie skierowane. Tak jakoś wiernie powiedzmy, no trzeba. Nie, ale z czego to wynika, to już odpowiem. No, mianowicie dzielnica ósma robi już kolejną edycję, która się nazywa ładnie ósemka w sprayu, czyli tam jest przeznaczona powierzchnia do malowania, ale w zeszłym roku udało nam się pozyskać partnera do współpracy komercyjnego. Myślę, że konkurencji nie zrobił, to jest Tauron, czy to jest jedyna prawdziwa, także to nie ma znaczenia. Ale w każdym razie, no, projekt był pilotażowy, to była kwestia stacji trafo, które, jak państwo wiecie, że są chyba jednym z ulubionych miejsc dla graficiarzy. Może dlatego, że tutaj jest reakcja, no, to jest jakby niczyje. W każdym razie udało się 3 stacje doprowadzić raz, przyozdobić jakimś tam konkurs przeprowadziliśmy, nawet się poza miasta Krakowa, z Łodzi nawet był uczestnik, który zresztą powiem, był z finalistów. Także myślę, że ta informacja była skuteczna, co do pozyskania uczestników. W każdym razie, no, koszt zakupu far na jedną ścianę było ponad 500 zł. Ale później mówił, już nikt tam nie dorabia. I właśnie o to chodzi, że te 3 stacje, ponieważ no są pewne zasady. No ja tutaj państwa nie chcę zanudzać, bo jeżeli chodzi o graffiti, to sięgając zarówno do europejskich, czy nawet australijskich, amerykańskich wzorów i programów, bo takie istnieją, bo też one nawet są zamieszczone w internecie, no,
sposobów i kierunków jest wiele. Ja myślę, że nie wszystkie się da tak łatwo adoptować na polski grunt. Trzeba wypracować modyfikacje. W każdym razie też jest coś takiego, jak to się ładnie nazywa, jak projektowanie przestrzeni na rzecz bezpieczeństwa. To nic, tylko nie dotyczy tylko graffiti, generalnie jest związane z bezpieczeństwem, ale też ci wszyscy, którzy zgłębiają kwestie graffiti, wiedzą, że są pewne warunki, powiedzmy, sprzyjające. Czyli wszystkie jasne powierzchnie wyeksponowane to są jakby takie tablice, które aż proszą się do... czyli nawet kwestia posadzenia żywopłotu, czy jakichś roślin tnących powoduje, że ta ściana już jest martwa, nieaktywna dla graficiarza. To samo, jeżeli pojawiają się na tych stacjach trafo, rysunki, takie kompozycje, no to szczerze mówiąc, grafiki tam się nie przebija. Nawet w trakcie tego trwania tego konkursu, tam część mieszkańców tego osiedla i to tak z wyglądu wydawało mi się najgrzeczniejsza, to ja sobie zapomniałem, żeby ten przyozdobiony element jakby już zaadoptowała do swojego otoczenia i jakoś tak, taką nieformalną ochroną go objęła. No w tym roku planujemy tą akcję poszerzyć, no bo to jest też czysty rachunek ekonomiczny, wysprejowanie takiej artystycznej stacji jest tańsze niż odnowienie takie zlecone, także jest szansa, że w tym kierunku też pójdziemy. Też jak podsumowując, no sposobów jest wiele, to jest konsekwencja, to jest też, co też praktykuje też na przykład ZBK, jest ubezpieczanie budynku. Firmy ubezpieczają, no i tutaj też łatwiej pozyskać środki z ubezpieczenia i też w tym momencie to graffiti konsekwentnie zamalowywa. Także to nie tylko kwestie związane z powłokami antygrafiki, tak jak mówię, tych kierunków jest wiele. We Florencji jest fundacja, jakby, która działa poza samorządem, poza państwem i ona pozyskuje z kolei środki na zamalowanie grafiki, niezależnie od statusu posiadania, czy ten budynek prywatny, publiczny, to o wiele lepiej się sprawdza. No tutaj oczywiście też kary wyroku dla graficiarzy są też zasądzane na rzecz tej fundacji, ale są kary z tego, co jak się przedstawiciel Florencji do relacjonował, są 8 tysięcy euro, 12 tysięcy euro. No u nas te kary to są często 400 zł grzywny, także nie zawsze nawet jest też ta orzeczona naprawa wyrządzonej szkody. Często, ale nie zawsze. Także no, żyjemy trochę innych realiach i musimy szukać rozwiązań, być może. Ja sądzę, że krok po kroku to jest długa walka na lata, ale to jeszcze nie stracone. Oczywiście jak Państwo wiem, że Pan Radny też miał projekty, które uważam są niektóre naprawdę godne uwagi, także myślę, że jakby to wszystko... No czy nie, no to szukuję Radny, to nie jest pewne, bo tutaj kwestia akurat jedna rzecz, już nie chcę rozwijać, uważam, że bardzo sensowna i może być skuteczna. To jest moje zdanie na ten temat. No to dobrze, tak? Już to idziemy w tym kierunku, ponieważ to jako autoprawny powinien rozwinąć kwestię, a mianowicie przekazywania na przykład przez spółdzielnie mieszkanie tej powierzchni graficiarskich jako miejsce pod reklamę komercyjną. Czyli spółdzielnie jak nie ponosi kosztów. No, nie przekręciłem. Nie, dobrze, bardzo dziękuję, zwłaszcza, że to się już tam na niewielką skalę sprawdziło, bo te miejsca, które są pod tymi reklamami, nie pojawia się także jest tam jakaś tam mała kropla, ale to tak to. Proszę bardzo, pani radna Małgorzata, Janiec i pan Dominik. Ja trzy szybkie pytania i jeden wniosek, ale pytania według kompetencji. Czy panowie mają zlokalizowane punkty sprzedaży narkotyków na terenie naszej dzielnicy, bo one funkcjonują do południa i późnym wieczorem? Czy macie panowie statystykę dotyczącą odzyskiwania mandatów nakładanych na pijących, nadużywających alkoholu w miejscach publicznych, bo te mandaty są regularnie nakładane na tych pijących? Czy w związku z debatami, które się rokrocznie prowadzi, analizy to są, zwiększa się ilość miejsc niebezpiecznych na terenie naszej dzielnicy? Bo jeżeli są takie statystyki prowadzone i są debaty, to z debat wyciąga się wnioski i reaguje się natychmiast. I dlatego proszę o także trzy szybkie odpowiedzi. Ja może zacznę, tak? Szybciutko. Tak, proszę Państwa, narkotyki, mamy środowisko narkotykowe jest dobrze rozwiązane.
z tego względu, że te narkotyki, tak jak już powiedziałem, tu się nie ma co czarować, bajek sobie opowiadać, są nagminnie sprzedawane wszędzie, nie tylko na terenie miasta Krakowa, w całej Polsce, w całej Europie, pewnie w całym świecie. Wejdę panu w słowo, codziennie obserwuję sprzedaż w godzinach popołudniowych i nie widzę tam nigdy służby nieumodelowanej, umodelowanej. Pani radna jest świetnym przestępstwem. A czy pani też powiedziała, chociaż raz poinformowała na żony? Nie powiem, ten Kowalski to właśnie temu małolatom. Nikt pani, nikt od pani tego nie czyni. Czy pani chociaż raz zawiadomiła policję, słucha panią? Mogę spytać, czy pani chociaż raz zadzwoniła na policję, raz? Czy coś takiego jest? Raz zadzwoniłam, jakby zadzwoniła mi się bli, to mnie pytali. Ale ja pytam teraz o narkotyki, czy pani zadzwoniła, poinformowała? Nie będę dzwonić, dlatego że ja już miałam 6 razy szybę, żeby tam. Dziękuję bardzo. No, bardzo proszę. Proszę państwa, ja tylko państwa informuję, że gdyby taka sytuacja się zdarzyła, to wcale państwo nie musicie podawać swoich danych, nawet imienia. Baranie w uspowiedzie sprawdzi czy potwierdzi lub nie. Ale pani się uśmiecha, ale skoro tak wszyscy będziemy podchodzić do rzeczy, szczególnie państwo wybrani tutaj przez mieszkańców, ja myślę, że to trochę lekki żart jest, ale myślę, że to w tym temacie nie powinniśmy sobie żartów stroić. Więc ja uczulam jeszcze raz, naprawdę, jeśli dyżurny spytał imię, nazwisko, każdy z państwa może powiedzieć, że nie zgadzam się, ponieważ mi 6 razy okno wybili. Ja pana tylko informuję, że podejrzewam, bo tutaj mieszkam, przychodzę, że tam sprzedają narkotyki. Ja jestem pewien, że ten radiowóz podjedzie i nie na sygnałach. Tylko panie Jaczyku, w jakim czasie pan jest? Bo pod moim blokiem, pod moim blokiem listopadzie była dokonywana kradzież kół. Panowie przyjechaliście po 40 minutach. Panowie, którzy ukradli, zdążyli odkręcić 3 koła, wróciliście na 7 sierpnia, zobaczyli, że się nic nie dzieje i za 10 minut wrócili po to ostatnie, czwarte. A państwo przyjechaliście za jeszcze za jakieś kolejne 15 minut. A proszę wejść, to kiedy to było, panie? No to było jakieś, nawet nie wiem, z półtora roku temu. Oj, z półtorej roku temu mogło się coś takiego zdarzyć. Ponieważ to prawda, że ten czas reakcji kiedyś był naprawdę dosyć duży, z tego względu, że interwencjami zajmowały się komisariaty policji. I proszę sobie wyobrazić, że na siedmiu na komisariacie wyjeżdżały dwie załogi patrolowo-interwencyjne. Jeśli jedna załoga pojechała na interwencję, gdzie tam powiedzmy dochodziły do jakiegoś znęcania i powiedzmy męża trzeba było wynieść na izbę wytrzeźwień, gdzie tam zabierało to 2 godziny, jest osoba jakaś zatrzymana, to w tym momencie faktycznie radiowozów nie było. Ale od kwietnia 2013 roku komendant miejski stworzył kompanie interwencyjne, to są 4 kompanie interwencyjne, które niczym nie zajmują się, tylko interwencjami. One w czasie, gdy nie mają zleconych interwencji, mają patrolować, natomiast generalnie skupiają się tylko i wyłącznie na interwencji. Ja myślę, że takich sytuacji teraz nie powinno się zdarzyć. Aczkolwiek nie mówię, że będzie idealnie, ponieważ my dysponujemy takimi siłami, jak dysponujemy, tyle mamy radiowozami, ile one wyjeżdżały, nie poszerzymy, bo siły nie są zgubne. Natomiast jeśli chodzi o mandaty karne, to, co pani potwierdza, tych mandatów karnych, jeśli chodzi o spożywanie obowiązków publicznych, jest bardzo dużo, jest mnóstwo tego. Nie jestem pani w stanie powiedzieć, jak one są ściągane, ponieważ trzeba byłoby z takim pytaniem zwrócić się do Urzędu Miasta Krakowa. Urzędu Marsza Polskiego, przepraszam. A trzecie pytanie to było... Czy zwiększa się liczba miejsc niebezpiecznych na terenie naszej dzielnicy, bo po to są analizy statystyki i urządzone. Jeśli chodzi o miejsca zagrożone, to i komisariat, który odpowiedzialny jest za państwa teren, ale i także my, u mnie w Wydziale Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie, w komisariat raz w tygodniu, my raz w miesiącu, na podstawie ilości zdarzeń i danych w miejscach, w których one się dokonują, te zdarzenia, robimy tak zwaną analizę stanu bezpieczeństwa. I z tych dokumentów te dokumenty przesyłane są na jednostki. Na podstawie tej analizy stanu bezpieczeństwa policjanci i operacyjni, i mówili prewencyjni mają obowiązek tam przebywać, kontrolować sprawy.
Nie, chodzi o to, czy było 6 punktów, takich nie można tylko powiedzieć, że to było 6 punktów, a jest 10, mm-hmm. czy było 20, a jest 1. Nie ma takiej możliwości. Nie, to nie ma takiej możliwości, ponieważ my musimy w sposób dynamiczny reagować na dane narzędzie. Jeśli się okaże, to co pani mówi, na przykład ja przekażę jutro do profesora, że pani radna przekazała mi, że tam handlują narkotykami, to już jest dla nas miejsce zagrożone. I to już jest dla mnie jeden punkt więcej na pani terenie, który jest zagrożony. Na tej zasadzie. Dziękuję. Dziękuję. Ja się nie proszę bardzo, pan radny Dominik Jaśko jest pani karabinie. Ja chciałem poruszyć temat graffiti, bo w międzyczasie znalazłem ceny rzekomo tak bardzo drogie. Więc przy okazji termomodernizacji te ceny od metra kwadratowego szlatowały się pomiędzy 3,74 zł za metr kwadratowy do w jednym przypadku 18,45 zł za metr kwadratowy brutto. Średnia cena wykonania jednego budynku wahała się pomiędzy 7,18,78 zł do kwoty, to był zespół szkół ogólnokształcących integracyjnych na 6 na stopu, tam jest kilka pawilonów, to kwota była większa, faktycznie 20 433 zł 28 groszy. Tak wyglądają rzekomo te duże koszty. No cóż, no, widać, tu jest powłoka, bo za te 20 tysięcy wykonano 1,5 m² powierzchni, to dało koszt około 15 zł za metr. U nas szkole, szkoła podstawowa 64, Sadzawki 1, 9,981 zł 587 m². Takie są koszty. No nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Pan dyrektor powiedział, że to jest drogo. Moim zdaniem nie. No i dlatego nasze budynki publiczne wyglądają, jak wyglądają, dzięki ludziom, którzy mają, tak jak pan dyrektor, do tej sprawy podejście. Tyle. To chyba za surowe. Nie, odpowiedzieć albo się odnieść, proszę bardzo, jeżeli nie, udzielam następnej sobie głosu pani Karolina Mańkowska. Ja się chciałam spytać, bo te wiele organizacji, które chcą się poprawiać, istnieje coś takiego, bardzo proste narzędzie, które nazywa się standardem. I czy państwo mają albo zamierzają wprowadzić coś takiego jak standard w zakresie czasu reakcji na zgłoszoną interwencję? Czy jest coś takiego, albo zamierzają coś państwo wprowadzić? Ja rozumiem, że jeżeli nie ma, to nie jest podyktowane chęcią jakby troszeczkę zabezpieczenia się, bo pewnie państwo macie niewystarczające zasoby, żeby reagować, ale radziłabym jakoś tak w swoim gronie, w gronie wyższym już podyktować na czymś takim, bo w przypadku kontroli instytucji, które są nad państwem, no można te sprawy jakoś weryfikować, czy dochodzi do takich rzeczy, bo to jest w kontekście tych interwencji, o których mówił tutaj kolega, że one są za późno, bo ja się myślę, że wszystkie reakcje są bardzo często za późno, aczkolwiek z drugiej strony też muszę powiedzieć, że kiedy ja wzywałam swoje służby, to bardzo często zdarzało się, że byli państwo na czas, więc tak mam z dwóch stron sygnały, natomiast pytam, czy jest taki standard szybkości minut reakcji czas na interwencję, czas reakcji. Przypominam, nie patrzę, więc czuję się proszę państwa, otóż tak, muszę panią tutaj pewnie zaskoczyć. Mało tego, że to jest standard, to strategią komendanta głównego policji jest tak zwany czas reakcji. Proszę sobie wyobrazić, że jako naczelnik Wydziału Prewencji, ale naczelnik Wydziału Sztabu w Kładzie Miejskiej co miesiąc musimy się tłumaczyć z tak zwanego czasu reakcji, to jest to, co pani mówi. I jeszcze rok temu nasz czas reakcji to było około 38 minut. Wiedzieliśmy, że nie ma takiej możliwości, ponieważ narzucono nam czas 18 minut dla Krakowa, biorąc pod uwagę korki, odległości budynków, komisariatów od granic tych jednostek. Na tą chwilę, na dzień dzisiejszy, czas reakcji dla nas, dla Policji, jest 12 minut.
I teraz to nie jest jakaś bajka, ponieważ tu mamy w dobie elektroniki, komputeryzacji i tak dalej, nie mamy możliwości tego po prostu przekłamywać. Ponieważ każde zgłoszenie Państwa, tutaj też do Pani się zwracam, każde Państwa zgłoszenie jest nagrywane i od czasu, gdy odbierze dyspozytor, ona się nazywa operator, taki telefon, z każdym zgłoszeniem, to już biegnie czas reakcji na zdarzenie. I wtedy, gdy operator przesyła szybciutko zgłoszenie, które przyjął od obywatela, od mieszkańca do dyspozytora i dyspozytor ma już specjalny program, to jest tak naprawdę bardzo fajnie zrobione, ma mapy, na których dosłownie ma mapę Krakowa, może sobie to na swoje rejony zmniejszyć, nie chcę się tutaj rozgadywać i na dosłownie czerwone punkciki to są radiowozy, które jeżdżą po ulicach. To jest zrobione po to, żeby właśnie ten człowiek, który odpowiada za wysłanie do Pani jak najwcześniej radiowozu, żeby ten radiowóz jak najszybciej się pojawił, on ma możliwość sprawdzenia, że ten radiowóz jest najbliżej miejsca interwencji i on go wysyła. Tylko proszę jeszcze jedną rzecz pamiętać. To, co też powiedziałem, ilość etatów dla Komendy Miejskiej, jak i dla każdej innej komendy, jest narzucany budżetem Komendy Głównej Policji. U nas Komenda Miejska Policji liczy faktycznie 2180 etatów. Ilość policjantów prewencji to jest 800, ale to są wszystkie komórki dzielnicowe, patrolowe, wywiadowcze, interwencyjne, zespoły do spraw nieletnich. I tak naprawdę, jeśli chodzi o załogi interwencyjne, to mamy około 3 radiowozów nadanych, 4 maksymalnie radiowozów na dany teren. I to ja już mówię z praktyki, ponieważ miałem przyjemność wcześniej pracować jeszcze na byłym 3 komisariacie policji dzielnicowej na osiedlu Azory. I proszę sobie wyobrazić to, co mówię, że zdarzają się sytuacje, w których jedna załoga ma osobę do osadzenia, czasami 2 godziny na aresztach, druga załoga idzie na izbę wytrzeźwień, trzecia osoba ma jakąś interwencję, czwarty radny jedzie w konwoju i faktycznie jest problem. I wtedy dyżurny stoi przed dylematem. Ma powiedzmy 2-3 zgłoszenia, tak jak powiedziałem, miasto Kraków ze studentami, prawie milionowe miasto, że tych interwencji ma nagle 4-5 i on ma dylemat. Musi z tych wszystkich interwencji wybrać jedną, jeśli ma już jedną załogę, musi wybrać, co jest dla niego najistotniejsze. Czy kradzież kół, czy powiedzmy zgłoszenie, że handlują narkotykami, albo że gdzieś ktoś komuś wyrwał torebkę i przy okazji kogoś kopie. Czasami zdarzają się takie sytuacje, proszę, to już mówię tak do Państwa, żebyście Państwo wiedzieli, że tak po prostu się zdarza. Już teraz rzadko, ale jeszcze takie sytuacje mogą się zdarzyć. Natomiast jeszcze mówiąc, już kończąc, czas reakcji Komendy Miejskiej jest 12 minut na tą chwilę. Tak, to Państwo kontroluje? No, żeby są sprawozdanie Komendy Głównej. Czyli sami się Państwo kontroluje? Nie, bo to wychodzi z... Policja. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. A właśnie, oczywiście, ale też organizacje pozarządowe. Mamy i prokuratury, i prokuratura krajowa czasami przyjeżdża do różnych zdarzeń, tylko szczególnie zabójstwa. Też są brane pod uwagę i właśnie czasy reakcji. To jest naprawdę, można byłoby Państwu zająć kilka godzin, żebyśmy się rozwijali. Proszę? Jeszcze zaprosić do tego. Teraz może ja przedstawię nasze standardy. Oczywiście to potwierdzę to jak kolega, że każde zgłoszenie jest nagrywane. Przekazanie patrolowi też, czyli radiostacja jest nagrywana i głos, czyli tutaj czas jest jak najbardziej tutaj nie ma przekłamań, bo jest rejestrowany. Ruch patrolu też, ponieważ radiostacja posiada do patrolu pierwszy i ma GPS, tak żeby widać na ładnej mapie. A jakie są te standardy? Oczywiście są wpisane w rozliczenie każdego oddziału i tak dalej. No oczywiście nie mamy tak dobrze, ponieważ w zasobnik ludzi nie jesteśmy, więc tutaj zrobiliśmy taką kategoryzację zgłoszeń. Dla nas takie 15 minut czas taki dopuszczalny, ale dotyczący tylko naszych ustalonych kryteriów tak zwanych zgłoszeń priorytetowych. No wiadomo, to będzie wszelkie rozumienie życia, zdrowia, mienia,
zakłócanie spokoju, porządku, spożywania alkoholu, ale już na przykład, jeżeli mamy zgłoszenie zaśmiecone i działki, no to proszę Państwa tych 15 minut nie będzie. Nawet nie będziemy się pokusić o te 15 minut, bo nie ma takiej potrzeby. No to w tym momencie właśnie dzięki, jeżeli będziemy angażować tutaj szybko i dynamicznie patrol, to nie spełnimy tego standardu 15 minut. Średniego oczywiście. To nie zawsze większość jest 5 minut, to sobie normalnie robi na 25. Jeżeli chodzi tak, to samo tego standardu nie trzymamy, jeżeli chodzi o zgłoszenia drogowe, które nie generują zagrożenia realnego, czyli jakieś parkowanie w obrębie skrzyżowania, tamowanie ruchu pieszych i tak dalej. No Państwo sami wiecie, jeżeli to będzie zakaz zatrzymywania na ulicy Wysokiej czy Akacjowej, to no, trudno się tutaj spodziewać 15 minut. No. Tym bardziej, że tam występuje to notorycznie, trzeba żeby się w takich, znaczy to akurat. Ja mówię o Państwa dzielnicy, ulicy Państwa dzielnicy, ale na przykład jeżeli chodzi o ulicę Kościuszki na przykład, gdzie jest cały czas notorycznie ulica Śląska, Lubelska, tu skupiamy się, że lepsze od takich szybkiej reakcji na zgłoszenia jest okresowe robienie bardziej takich zmasowanych działań, które, no bo tak, tam kierowcy to nie są ci sami ludzie, którzy parkują i nasza obecność stała w jakiś sposób ostraszyła, tak jak właśnie na tej wspomnianej akcjowej. Gdzie już problem został jakby wyeliminowany w tej części. To są osoby jednorazowe, powiedzmy, na nimi takie umownie. W związku z powyższym tutaj trzeba bardziej zmasowanych akcji, żeby w jakiś sposób ten plan przywracać, bo taki ten straszny tych przyjeżdżający na interwencję, to nie mówi się, że to efektu takiego realnego nie ma. Tak to mówię. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Wojtmundur. Kiedy odbywają się takie dyskusje, takie spotkania, to ja zawsze współczuję policjantom, strażnikom miejskim czy przedstawicielom urzędu miasta Krakowa. Znaczy, muszą panowie przyjmować no, niejako na klatę cały ten strumień żalów i pretensji płynących ze strony radnych czy mieszkańców. Czasami się zastanawiam, że może panowie przegrali jakieś losowanie i zostali wydelegowani do wysłuchiwania takich różnych rzeczy. Bo tak na dobrą sprawę, ktoś ma pan za to, że no przez 45 minut komuś kradziono koła pod blokiem. No jest to co Darek mówi, jest słuszne, ale tutaj no nie sądzę, żeby którykolwiek z panów się ponosił za to odpowiedzialność. Więc to jest takie trochę dla mnie wystawianie się na tortury. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem tutaj przede wszystkim, bardzo się cieszę tutaj do pana dyrektora, że uda się uruchomić ten program usuwania graffiti z terenów prywatnych, bo uważam, że to jest kluczowe, żeby walczyć właśnie o graffiti w naszym mieście. Większość tych właśnie graffiti jest na budynkach prywatnych czy wspólnot. I przyznam się, że kompletnie nie zgadzam się z tym tutaj, co powiedział radny Dominik Jaszkowiec, bo koszt pokrywy antygrafitowej przy temu modernizacji jest wielokrotnie niższy, niż gdybyśmy chcieli tą szkołę niejako osobno pokryć tą powłoką. Przy temu modernizacji jest to jedna rubryka w kosztorysie, a tak to trzeba po prostu od nowa i robić przetargi, rozważać i ściągać ekipę. Także uważam, że jest to, co powinno być, jest niesprawiedliwe, zwłaszcza, że nie mamy ani jednego miasta w Polsce, czy nawet w Europie, które skutecznie poradziło sobie z prawem graffiti. Więc tutaj kierowanie żali, pretensji w stosunku do jednej instytucji, moim zdaniem, jest absurdalne. Dziękuję. I ocenianie kompetencji przez osoby, która nie jest do tego upoważniona, też jest po prostu niepoważnie. Proszę bardzo, ponownie pan Jaśkowiec. Oczywiście pan Szarżantów zapomina, że to właśnie ten wydział powodował, że pana system ślepej kamery się w życie, no bo to ich negatywne opinie spowodowało to, że pana rewolucyjny. Ja potrafię rozdzielać pewne rzeczy od siebie, nie chcę podejmować. Moja teza jest właśnie taka, że jakieś problemy z działalnością działu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w tym mieście. Nie wcale służb mundurowych, bo ja akurat bardzo pozytywnie oceniam działalność Straży Miejskiej, która powie, czy policji. I to jest problem, bo musimy wdrażać takie projekty systemowe i kompleksowe, które będą pewne sprawy rozwiązać. Oczywiście pomazianie jednego budynku z farmą, znaczy tym trasą antygraffiti, pewnie byłoby drogie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie stworzenia programu i rozumiem, że to powinno właśnie być wydziału, żeby zrobić łączony cezar na kilkadziesiąt na przykład takich budynków. Wtedy oczywiście ta cena będzie jednostkowo mniejsza. Nic nie stoi na przeszkodzie wprowadzenie zasady takiej, że jeżeli miasto prowadzi taką modernizację, prowadzi odnowy fasad budynku, remonty zewnętrznych elementów budynku, żeby również w kosztorysach było to wydziatory nie umieszczane, to osiągnie cenę niższą. No jeżeli w przypadku przesadu potrafi dojść do 2 zł za metr kwadratowy, no to porównywalne z kosztem odnowy później fasady po zniszczeniu farbą.
Więc można to zrobić. No tego się nie robi, bo najlepiej jest po prostu powiedzieć, że to jest nieefektywne, złe, drogie i bez sensu. Więc jakby teraz odpowiedź pana dyrektora i też inne działania w działu skłoniły mnie do takiej oceny, które oczywiście się nie wycofuje, ale tą sprawę sobie przeniesiemy. No jest niepoważnym, bo jestem radnym miasta Krakowa. I też państwo są z tego tytułu poważni do tego typu dyskusji. Więc przyniesiemy sobie wszystko na sesję Rady Miasta, będziemy dyskutować o tym programie, jak to kompleksowo, ten problem rozwiązać kompleksowo. Ja uważam, że zasada powinna być taka, że każdy remont fasady w mieście Krakowie powinien zawierać w sobie element ochrony patronatu grafika, czyli mówimy o budynkach publicznych gminy miejskiej Kraków. Myślę, że od tego powinniśmy zacząć, a zobaczymy później, jak to się będzie rozwijać. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w tej dyskusji? Dziękujemy. Nie widzę. Ja bardzo, bardzo państwu dziękuję. Jeżeli państwo macie jakieś inne obowiązki, to nie wiem, czy mamy tutaj trzymać. A ja też tak mówię w imieniu Rady. Dziękuję tutaj, że państwo przybyliście na nasze posiedzenie. Te informacje się nie,